Witam Was serdecznie. Dzisiejszym tematem jest akwarela modowa. Szybki szkic wykonujemy ołówkiem i zaczynamy od razu malować. Nanosimy dość bladym kolorem, kolor cielisty. Od razu na mokro zaznaczamy cienie. Teraz przystępujemy do górnej części sukienki. Mieszamy kolor zielony w połączeniu z żółtym. Od razu dodajemy cienie. I teraz szybciutko większym pędzlem zwilżamy dolną część sukienki i od razu mieszamy dość ciemny kolor brązowy, u mnie to jest umbra naturalna, w połączeniu z umbrą paloną i szybko na mokro nakładam kolor. Wprowadzam ciemniejszy kolor od razu też. Powstają plisowania. Jest to dół sukienki błyszczący, mieniący się. Od razu wybieram paluszki, modelki. Później już nie da się tego zrobić tak łatwo. I wybieram szybciutko bliki na plisowaniach. Pięknie jest teraz zaznaczone odbicie światła. Widać, że sukienka się mieni. Zaznaczam jeszcze ciemniejszym kolorem plisowania, żeby były mocniej, wyraźniej zaznaczone. Troszeczkę omijam tu palce. I też zaznaczam górę, nakładam ciemniejszy kolor, brązowy w chłodniejszym odcieniu. Troszeczkę dodaję mniejszych wosków, cieniutkich pociągnięć, takie troszeczkę rozczochrane, gdzieś tam latające na wietrze. I zobaczcie, mamy tutaj trzy różne wartości. Mamy delikatną, zieloną górę, lśniący dół sukienki i rozczochrane, latające włosy. Detalizuję twarz, dodaję trochę cieni, troszeczkę różu na policzkach. Pewne partie wyciągam do przodu. I teraz doprecyzowuję górną część, czyli bluzkę, zaznaczam ciemną czekoladą. W odcinku piersiowym oraz tą dolną część sukienki również tym samym kolorem ciemnej czekolady.
taki dosyć chłodny ten odcień jest, zobaczcie. I od razu, póki mi na to pozwala, papier posypuję szybciutko solą. Górę i dół. Chcę, aby sukienka mieniła się. Zaznaczam sandałki. Troszeczkę dodaję jeszcze detali. Troszeczkę cieni jeszcze, też cień padający od modelki. Troszeczkę chlapię farbą, żeby było weselej. I zaznaczam tylną część sukienki. I powolutku kończę swoją akwarelę. Podpisuję się.